O tym, czy warto się ruszać, rozmawialiśmy poprzednim razem. Pamiętacie siedzący tryb życia? Leżący tryb życia? Wszędzie podjeżdżający tryb życia? Pewnie, że pamiętacie. Ta pokusa nie opuszcza nas nigdy. Ale doskonale wiemy, co daje nam aktywny tryb funkcjonowania. Zamiast leniwego, ospałego, spowolnionego. Sprawność, kondycja, energia i entuzjazm do działania. No i oczywiście samopoczucie, endorfiny. Jestem przekonana, że sprawdzaliście. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Co najmniej 30 minut. Dlaczego to jest niby ważne? Dopiero po 30 minutach w naszym organizmie uruchamiane są procesy, które są zarówno pożyteczne, spalanie tkanki tłuszczowej, jak i przyjemne. No właśnie te endorfiny. Powiecie zaraz, że to bardzo dużo czasu. To popatrzmy. Średnia długość bloku reklamowego w telewizji około 15 minut, a przy tych najbardziej popularnych filmach, uwaga, nawet ponad 30. Facebook, Snapchat, Instagram, czat czy gry w ciągu dnia średnio wychodzi, zgadniecie? Ponad 3 godziny. Jak zobaczymy takie zestawienie, to chyba nikt już nie powie, że 30 minut to dużo czasu. No dobra, ale zaraz będzie, że ciężko, że za dużo, że niby kto ma ochotę się tak przemęczać. Nic bardziej mylnego. To nie chodzi o jakiś ciężki trening czy sport wyczynowy. Chodzi po prostu o ruch, aktywność, wykorzystanie codziennych sytuacji czy też takie działania, które bardzo lubimy i sprawiają nam przyjemność. No i uwaga, jest na to jeden mega skuteczny sposób. Z kumplami, koleżankami, w dobrej ekipie. Nikt z was nie zauważy, kiedy zleci te 30 minut, ba 40, 50, godzina czy nawet półtorej godziny. Jestem przekonana, że doskonale to znacie z własnego doświadczenia. Jeśli nie, to znowu was zachęcamy. Sprawdźcie to sami. Trzymajcie się, do następnego. Pozdro!